Okej, a teraz czas na newsa dotyczącego Vanessy Wietrzyk. Vanessa już w przyszłości była poza show biznesem i przez wiele lat pracuje ona jako ringer. Jednak największą rozpoznawalność przyniósł jej udział w hotelu Paradise. Jakiś czas temu w rozmowie dla Party.pl celebrytka opowiedziała o swojej znajomości z Blanką Lipińską, która jak się okazało była jej szefową. Dziewczyny często bywały w Zatoce Sztuki, o której ostatnio jest dosyć głośno za sprawą Iwony Wieczorek. Internauci dopytywali ją, na jakich zasadach pracowało się w Zatoce, o czym celebrytka postanowiła powiedzieć na swoim Instagramie. A co takiego powiedziała? Zapraszam was do czytania artykułu na ten temat, tam macie całą jej wypowiedź.